powieści frontowe, to było 9 lat temu. Ja wymyślając ten tytuł, nie wziąłem pod uwagę pewnych realiów związanych z marketingiem choćby. A ponieważ wydawca zapewnił mnie, że ona, ta płyta będzie dostępna w Empikach i gdzieś tam jeszcze, to poszedłem do Empiku, żeby sprawdzić, czy jest, i zapytałem, czy jest taka płyta opowieści frontowe. Odesłali mnie do audiobooków. Powiedziałem, że to nie jest audiobook. Aha, czyli piosenka żołnierska, tak? No, w pewnym sensie tak. Teraz będzie następna opowieść frontowa pod tytułem Herbata. Dobrze było.